Wolałbym w internecie nie być. Dobra. Ale już tak na żywo, lecimy. Następnym razem jak się przygotuję, nie? Dobra. Ale ja mam tak... Od kilku tygodni przypomniał się nieodżałowany kolega, z którym kiedyś tam też współpracowaliśmy trochę muzycznie. To może coś z jego piosenek. Może niektórzy z was kojarzą, Zbyszka Rojka. Nie znacie. Rojek? To takie olsztyńskie klimaty bardziej. Zbyszek, on grał na Byszczackiej Aniołach kiedyś może? Nie wiem. Nie mi się wydaje, gdzieś go widziałem. Z tego co jest znany, to była taka piosenka dla dzieci, a kto widział Dziubdziuba. A, co ci oddech kaczuchy? Kaczki z nowej paczki. Też o kaczkach, ale tam wiesz. S6 nie ruszka. Nie dotyka. Jak chcesz, to mam kombinerki, trzeba wiesz, zębatkę wyłapać. A kapudaster jakieś mamy? Nie. Ja nie używam. Ja do pewnego czasu grałem z kapudastrem, bez kapudastra i wszystko, a aż się zorientowałem, że płacą tyle samo za granie z kapudastrem, jak i bez, więc... A w ogóle płacą? Się... No właśnie, po co się męczyć? Pogadamy z Donatem po koncercie. Wolniej czy szybciej zacząć? O, może coś z innej części świata, a potem przejdziemy do nas. Jaki jest refrenik, można go śpiewać sobie. Już tekst jest bardzo prosty. Pocą się lustra wielkich hotel, pełne
złotej muzyki. Daj, 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 daj. Tak 10 lat temu próbowaliśmy zrobić takie wspólnie piosenki o cyganach. Znalazł przepiękne teksty, które pisze taka z Olsztyna dziewczyna Agata Gregorczyk się nazywa. Próbowałem do niej dotrzeć jakoś, ale jak może ktoś ma jakiś znajomych w Olsztynie, to pewnie mi będzie znany. Czerwony tulipan. Pewnie tak, przez nich można. Przez Stefana Brzozowskiego, na bank. Ja akurat nie mam nic z nich kontaktu. Nie, w internecie mówił mi Stefan, bo widziałem się z nim w zeszłym roku. Pisujesz czerwony tulipan Olsztyn, Stefan Brzozowski i masz kontakt. Aha, no to właśnie. Tylko tyle. Ale tam wiem, że coś. Albo Ewę Cichocką też możesz pisać. Ona pisze książki dla dzieci. Na pewno ich znają. Widziałem, ale do niej kontakty nie znalazłem żadnego maila, czy tam w internecie. Napisała kilka takich tekstów, kilkanaście chyba nawet, o cyganach. Olsztyn jest chyba. Agata Jaczek? Gregorczyk. Nazwisko obiło już. Olsztyn jest chyba mocniej z cyganami jakoś tam zakorzeniony niż my. U nas chyba wcześniej poszli od nas. Nie, u nas to są Bystrzycy Kłodzki, nie? Tak, ale te tabory i w ogóle to już się skończyło chyba w latach 80., nie? To jakoś tak. U mnie jeszcze w latach 80. pamiętam. Gierek to powykańczał tabory, za Gierka. Mhm. 74 albo 5 rok, jak widziałem we Wrocławiu, ostatni tabor cygański. Kiedy? 74 góra, 5 rok. A to jest maks. Pod Lubinem jeszcze był później. No później tam tak. Bo jeszcze pamiętam z mojego dzieciństwa, jak nam cyganki ukradły kurę. Jedna zagadała, a druga jechałem, pamiętam, z wujkiem do Lubina. To tutaj, nie? Ten Lubin po Legnicy. I właśnie pamiętam taką rozmowę w samochodzie jako dziecko, gdzieś tam. O, tam tabor stoi, nie? Tam gdzieś trzeba tam było pojechać kawałek, tam taborem stoi. Także jeździli jeszcze. Gdzieś tutaj w okolicach, po Dolnym Śląsku przynajmniej. Podejrzewam, że właśnie w Olsztynie trochę dłużej jeszcze stało. Gdzieś tam w krainie tysiąca jezior, zielone wozy cygańskie, gdzieś na polach pokrytych miedzią, słońca się włóczą bezpańskie. La 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 la. Krążący gadzie po naszych drogach, pomiędzy jezior sitowiem, kto nie zrozumiał, jak dusza śpiewa, nigdy się o tym nie dowie. La 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 la. Gdzieś tam w krainie tysiąca jezior, krzywych jak serce cygana, biegną marzenia, śpiewają cisza, ostatnia mknie karawana. A la la naj, naj, na, na, naj, naj. Gdzieś na polach pokrytych miedzią, słońca się włóczą bezpańskie.
piosenka ze znanym refrenem. Była moja ulubiona to z tych piosenek Zbyszka z tego cyklu. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się zaczyna. Przeminęło już kilka myśli, z opowieści znam tylko i bajek, a te światy ktoś czasem mi przyśni, srebrnych włosów położył balaje. Nie widziałem ich zielonych wozów, ani hord cyganów na zakrętach. Nie wiedziałem, że świat biegnie z przodu, że nie klęka. Nie widziałem ognisk gdzieś pod lasem, osmolonych oczu i serc. Nie wiedziałem, że świat się ułoży, jak znaleźć. Nie spotkałem ich, bo przekwitli końcem wiosny, opadli majem. Nie widziałem ich zielonych wozów, ani hord cyganów na zakrętach. Nie wiedziałem, że świat biegnie z przodu, że nie klęka. Nie widziałem ognisk gdzieś pod lasem, osmolonych oczu i serc. Nie wiedziałem, że świat się ułoży, jak wiersz. Ani serc rubinów zadbanych. Nie widziałem ich zielonych wozów, ani hord cyganów na zakrętach. Nie widziałem, że świat biegnie z przodu, że nie klęka. Nie widziałem ognisk gdzieś pod lasem, rozpalonych oczu i serc. Nie widziałem, że świat się ułoży, jak wiersz. Wybrakną szarością, a piosenki ucichną przesadą, przeczną cichy pod spokojną starością. Nie widziałem ich zielonych wozów, ani hord cyganów na zakrętach. Nie wiedziałem, że świat biegnie z przodu, że nie klęka. Nie widziałem ognisk gdzieś pod lasem, rozpalonych oczu i serc. Nie wiedziałem, że świat się ułoży, jak wiersz.
To co? Ja mam czy koniec? Zmiana czy koniec? Zmiana? Znaczy, no, tam jeszcze jest. Co to jest moje? Mamy? Czego? Mama zadzwoniła po kierowcę i chyba przyjechał. No, ty przyjechał? Tak, bo wychodziła dzwonić do kogoś. Chyba, kurczę, za nich. Nie ma komu grać. Chyba. To jest bardzo na czasie piosenka. O. Niestety już moja, ale... Dzisiaj Zbyszek tak nie przychodzi mi do głowy za bardzo. Sierpnia z niechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu w oczy. Zlecą się, zanim się zlecą mew stada, gdy z nich wakacje ostatni grosz zedrą, żeby stolicy i ławki obsiadać, przejść się nad Odrę, umówić pod Fredrą. Ławka nad ławką, latarnia i salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi spotyka. Jesień jest świetna na spacer, na krzyk, bo opadają z kasztanów kolory. Drzewa jak w lesie, lecz w lesie są dziki, a tutaj ludzie, tramwaje i tory. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze. Ławka nad ławką, latarnia, salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Jeźdź tu przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi spotyka. Ludzi wrośniętych w próg grodu, za arkadami wychodzą z ulicy, albo krasnala, gagatka za młody, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie, na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecie. Ławka nad ławką, latarnia, salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi spotyka. Ławka nad ławką, latarnia i salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, się ludzi poznaje. Lepiej więc prędko wywieźcie tych, co się wolą unikać. Ludzie mieszkają w tym mieście, żeby się częściej spotykać. Zawsze zakłady kapodasty. Właśnie. Nie? To mogłoby być łatwiej trochę. No. Nie, ona nie jest aż taka twarda na gitarę. Nie, chyba. Szeroki gryf. No. Nieprzyzwyczajony człowiek to.
Coś jeszcze, tak? Tak. Nic mi do głowy nie przychodzi. Zwykle po paru akordach coś się przypomina. Jest taka piosenka o deszczu. No, może być. Bo już była dzisiaj jedna, nie? Była. Spytaliśmy. Być może z drugiej zwrotki coś mi tam umknie. Bo to czasem tak bywa. Tu się jeszcze czym nie przygotuję. Ale autorów pozostawiam do odgadnięcia. Powszechnie to jest znanie. Jak niegdyś na nary, że wspomnę dla przykładu, przez lata już całe mam słabość do opadów, byle spadł deszcz czy grad, mniejszy mi jest świat. Gdy dach mi ucieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropelek sonatinka. Plim plum plam, plam plum plim. Ach, jak miło z nim, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Lubię chlapie, drepce, chłopce, szepce też to cieniuteńką stróżką z domisów w szereg map. To mi znów na łóżko, cichutko kap, kap, kap. A chociaż deszczyk to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, 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 klap, 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 plum, 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 kap, 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 i wesolutko z deszczykiem moim jest. I zamiast naiwnie na deszczyk utyskiwać, ja myślę przeciwnie o jego pozytywach, o tym, że życie czcze, gdy ustają drzwi. Z deszczyka jest miwek, zeń woda jest dla rybek, zeń groszek dla drzewek, zeń owoc dla marchewek. Chyba odwrotnie go. Z jego rozkrzepnie głos, więc się cieszę w głos, gdy w schludnej mej izdebce pada sobie deszcz. Klupie, chlapie, drepce, chłopce, szepce też to cieniuteńką stróżką zdobi w subit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko kap, kap, kap. A chociaż też tych to jest rodzaj kolosalnych łez, to mi chlup, 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 chlap, 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 plum, 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 kap, 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 kap. I wesolutko z deszczykiem moim jest. Starsi panowie czasem? No, no właśnie. Ale nie widziałem. Ale chyba na motywa Gershwina. A to może jest bardzo możliwe. No, no, jest bardzo no, możliwe, tak, bo bardzo się fajnie. Tańczy w tym deszczu. Dostoski się często świetnie inspirował. Tak, tak. Mistrz inspiracji. Zwłaszcza w tamtym czasie. To tak, był tak, taki tak. Przemycony zachód. Znaczy to był taki transparent. Tak, 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 tak. No inaczej się nie dało. Nie damy się. Nie? No, no. Ja widzę, że tutaj z czegoś można mi instrument zrobić. A no właśnie. To może się uda w tej tonacji. Z jedna z balad filozoficznych. Ma taki cykl. 6 kawałków tylko, więcej jakoś nie udało się studiować, bo to jest to takie, wiecie, co są owoce, nie? Owoce to jest to, co już jest niepotrzebne i drzewo to wydaje. To tak jak owoce studiów, to są te piosenki filozoficzne, właściwie historio-filozoficzne, bo opowiadają o kilku tam filozofach, 6. Znaczy jest ich więcej, bo w jednej piosence jest 3. A w tej jest jeden ze swoją żoną, i nazywa się Sokrates, a żona jego Ksantypa. To jest właściwie serenada, którą Sokrates dla Ksantypy śpiewał. Są różne w źródłach spojrzenia Sokratesa. No, my znamy zwykle ze szkoły to źródło takie podstawowe, które mówi, że od Platona się uczymy Sokratesa. Mówi, że Sokrates to taki wielki gość, wielkiego ducha, który potrafił zwalczać swoje słabości, bardzo dobrze to robił. Na przykład jak mu się chciało pić, no to wyciągał wiadro z wodą ze studni i było strasznie gorąco, strasznie mu się chciało pić, ale to pierwsze wiadro wylewał. Potem wyciągał drugie, też wylewał, dopiero trzecie. Więc bardzo dbał o taką samodyscyplinę mocno. No, bawił się w poszukiwanie prawdy. Bawił się tego całego życia. Chodził i poszukał prawdy. Tylko właśnie pieśń odkrywa to przed nami, dlaczego on szukał tej prawdy, a właściwie dla kogo. Tak jak mówiłem, są różne spojrzenia na Sokratesa, jest też spojrzenie takie wyśmiewające go, to w którejś z komedii starożytnej, już nie pamiętam gdzie dokładnie, jest przedstawiony jako ten, który siedzi gdzieś tam pod sufitem i buja się na jakiejś ustawce.
nie mówiąc jeszcze co robi przy okazji. Już nie będę cytował. A prawda jest właśnie tak jak w tej pieśni, że to wszystko z miłości. Wybacz, sam telefon. Dzisiaj wieczorem, że cię opuszczam chronicznie. Lecz znowu muszę iść na agorę, na kółko filozoficzne, żebyś nie czuła się opuszczona, gdy siebie znów cię pozbawiam. Niech będzie z tobą ta cicha kancona, którą pod oknem zostawiam. Jeden ma kata, drugi ma grypę, trzeci się dławi z powodu ości, a ja mam swoją żonę Xantypę i jestem przez nią chory z miłości. A ja mam swoją Xantypę i jestem chory z miłości. Kiedyś przychodzą do mnie kolesie, nie żeby o czymś przekonać, ale zaprosić, przyjdź Sokratesie, jest uczta u Agatona. Zastałbym z tobą tego wieczoru, z tobą zażywał radości, lecz muszę ludziom z potrzeby wzoru mówić o naszej miłości. Jeden ma kata, drugi ma grypę, trzeci się dławi z powodu mości, a ja mam swoją żonę Xantypę i jestem przez nią chory z miłości. A ja mam swoją Xantypę i jestem chory z miłości. Ludzie w Atenach nie rozumieją, czemu po mieście się włóczę, lecz ja się włóczę z matką nadzieją, że się tam czegoś nauczę. A jeśli wrócę kiedyś zmęczony, przyniosę tobie garść prawdy, bo to dla ciebie, dla mojej żony, staram się znaleźć ją zawsze. Jeden ma kata, drugi ma grypę, trzeci się dławi z powodu ości, a ja mam swoją żonę Xantypę i jestem przez nią chory z miłości. A ja mam swoją Xantypę i jestem chory z miłości. A jeśli zginę za słuszną sprawę, gdy mnie otruje cykuta, jedną mam prośbę, jedną obawę, żebyś oddała koguta. Nie szukaj męża nowego w polu, tam tylko kurz i perzyna, a nikt normalny spod akropolu z tobą i tak nie wytrzyma. Bo jeden ma kata, drugi ma grypę, trzeci się dławi z powodu ości, a ja mam swoją żonę Xantypę i jestem przez nią chory z miłości. A ja mam swoją Xantypę i jestem chory z miłości. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
Wiecie państwo, być może wiedzieli wcześniej, że odpowiednikiem Ksantypy w polskiej literaturze jest pani Twardowska. Bo to tak właśnie Grecy ją rozumieli. Grecką panią Twardowską. Tylko, że właśnie nie wylądował Sokrates na Księżycu, ale otruty cykutą zasnął na wieki. Ciekawe jest jego, jeśli ktoś trafił, czytając Obronę, spojrzenie na to, bo mógł uciec, prawda? Mógł uciec, ale pomyślał sobie tak. To jest tak już chyba na dobranoc powiedziane. Do czego podobna jest śmierć? Najbardziej podobna jest z rzeczy, których znam, do snu. A przecież spać lubię. Więc co? Jest dobra. Tam zasnę sobie po prostu. Spokojnie na wieki. To jakoś kołysankę, co na koniec? Przynajmniej mojego występu, bo może jeszcze ktoś będzie grał. Kołysanek znam tylko około 30. Proszę? Około 30. Z tego jedną jakąś trzeba było wybrać. Może nie jedna aż do skutku. Obawiam się, że to mogłoby tylko trwać. Kołysanka ma dać efekt. Ostatnio próbowałem do skutku i posiedzieliśmy trochę. Była taka kołysanka, kiedyś ona jest właściwie. Bardzo literacko potraktowana. Śpiewają Majka Jeżowska, być może znacie. To taki dosyć był hit jeszcze w latach 90. Przynajmniej wśród dzieci. Ja jeszcze się tam, no, kończyłem być dzieckiem w latach 90. To się załapałem. Myślał sobie, trafi do akademii, więc śpi i w swoim zasypianiu dziś pobij rekord świata, opowiesz jutro przy śniadaniu, kto w niebo z tobą zlata, czy był to Sinbad na rywale. Sim.
brat na dywanie. Czy może Piotruś pan? A teraz zaśnij już, kochanie. Raniutko to jest 9:10, tak? Nie, wcześniej trochę. Chociaż chętnie bym tak wstał. Teraz mieszkam 30 km na północ, w stronę Przemyśla, przejdzie. Tam kiedyś czarny. I się zbieram z tym kierunku. Ale gdzie? Jeszcze nie wiem. Jak pochodzicie? To jak Bieszczady, to najlepiej zacznij od Ustrzyk Góry, bo tam masz wyjścia na wszystkie szczyty najwyższe. Jeżdżą busy do Betliny, przede wszystkim do Betliny i do Wołsatego. No to... Zostawić samochód i parę dni obejść, jakoś zrobić tak? Ja to się zorientujesz tam na miejsce, jak te busy tu są, bo z PKS-u tam nie ma. To czy masz mogło jeździć, tylko chodzić cały czas, nie? Piwa napić po prostu, rozumiem. Nie zmienia się, bo tak jak w górach jakoś to nie mam już ochoty, jak już wejdę. Widzę, teraz tam przed punktem, tam nocleg znajdziesz bez problemu. Czy powiedzą, idź pod sklep do chłopaków. To piwo piąte ci powiedzą, gdzie na swoje blisko. Ja ci tu nie będę tłumaczył bez sensu. No tak. Jak ze śpiworem będziesz miał taniej. Ale to takie noclegowe pokoje, czy nie, coś schronisko? Nie, szukaj chater prywatny raczej, bo są tańsze niż na tych hotelach. Bo teraz są na 10 zł. 3 osoby chyba. Znajdziesz coś. Do kiedy? Na 4 października jedziecie? We wtorek. Wtorek do soboty jakoś tak parę dni. No niż, a 10 tam będzie czar grani, zajdzie po Celińską właśnie jeszcze tego dnia. Więcej grających ludzi będzie naprawdę z całej Polski. W zeszłym roku nawet była Adaś Otręba, ale inkognito. No, przyjechał popatrzeć i posłuchać, a nie grać. No, też się kiedyś było pozerwać. Grać to nie planowałem. Ośmiesz.
Kawałek drogi na dojazdy do domu. Wszyscy znają, można śpiewać. To jest twoje chyba do ukulele, nie? To jest ta. To też, nie? To też. Kabelki twoje? Kabelki moje, wszystko. Tutaj tak jest. To jeszcze już nie zapomnę. Ja? Jak zapomnę, to na wiele nie będę miał. Nie płacz, kiedy odjadę. Serce będę przy tobie. Nie płacz, kiedy odjadę. Zostawię ci. Thank you.